Witam Was w kolejnym odcinku z SimCity 4. I tak sobie po nagraniu ostatniego odcinka pomyślałem, że po co ta droga tutaj? Przecież zamiast tej drogi ja tutaj mogę puścić tą kolejkę. I ta kolejka na pewno bardziej pomoże rozwiązać problem z korkami niż ta jakaś tutaj droga, więc tą kolejkę sobie możemy puścić tutaj. No i nie wiem, tutaj potem ją na przykład gdzieś dalej. Albo już tu nią skręcić na przykład. Połączyć się jakoś, nie wiem, tędy, do tej kolejki. I może oni będą tutaj jeszcze bardziej z niej korzystać wtedy i zmniejszą ten ruch, więc ta droga raczej tutaj nie ma zbyt wielkiego sensu. Więc ja sobie ją tutaj całą wyburzę. Te drogi mogą sobie być podłączone do tego, czemu nie? Nawet na wszystkich tych. Byle tylko oni się tu nie budowali, ale skoro tutaj kolejka pójdzie, no to oni się tu nie będą budować. Także wyburzę sobie tą stację tutaj. Stację wyburzę. I tutaj coś w tym stylu, tutaj taki musi być zakręt. Jeszcze chyba muszę tej drogi kawałek wyburzyć. Więc kolejny odcinek z budowy kolejki. Nie no, już dzisiaj nie będziemy raczej tak długo budować. To już nie jest odcinek o budowie kolejki. Także tylko ją tutaj puszczę dalej. I teraz pytanie, czy chcemy, żeby ona szła tędy? Myślę, że pójdzie tędy, bo jak chciałbym ją tędy dawać, to trzeba by dużo tutaj rzeczy rozwalać. Potem jeszcze tutaj się przecisnąć obok tej autostrady. Nie będzie tak łatwo. Bo tutaj nie ma miejsca chyba. No tak, tutaj jednak było miejsce. Tutaj go nie zrobiłem. Więc za dużo kombinacji by było. Więc puszczę tą kolejkę po prostu jakoś tędy. Było. Tak? Było, dobra. Niech ona sobie idzie w tą stronę. I pięknie. Dobra, troszkę tutaj zburzyła, ale to nie ma problemu. Nie muszą tutaj też mieszkać wszędzie na narożniku. Więc ta kolejka sobie pójdzie tędy. I chyba... Dobra, czy teraz my skręcimy sobie tu, żeby obsłużyć jeszcze ten fragment? Chyba tak. Można by nawet jakoś tu obok szpitala. Obok szpitala jakoś nawet tędy. I tutaj sobie bym zrobił to tak. I tu będą tak troszkę obok siebie. Mogą się nawet gdzieś tu łączyć. Wtedy jakieś, załóżmy, różne linie, jeśli ta gra to tutaj tak nazywa. Czy tu w ogóle są linie, czy to po prostu on sobie jeździ tak jak chce. Tego nie wiem. Ale będziemy tutaj mieli tak, żeby ona sobie mogła w różne strony pojechać. Powiedzmy, że to tak będzie działać. Takie tutaj skrzyżowanie kolejek. I to jakoś tędy. I tu nad tym. Dobra, tu troszkę tych rzeczy się zburzy, przystanek zostanie, też nie potrzebujemy chyba aż tyle tych sklepów, co my potrzebujemy. No ale dobra, sklepy będą tu. Tutaj może tym filmowcom nie będzie to za bardzo przeszkadzać, bo tutaj chyba te filmy nagrywają, tak? No, to coś grają. No trudno, mają po jednej stronie kolejkę, po drugiej stronie kolejkę będą mieli, mają szpital z helikopterem, także super miejsce na nagrywanie filmów, no ale trudno. Chcieli w naszym mieście, no to mają. I to jakoś bym z tym połączył, jeśli by się dało. Czy to się tak da ładnie tutaj połączyć? Chyba, że jakoś to będziemy musieli przedłużyć. I na przykład drugi most tutaj zrobić, taki dojazdowy do tego. Nie wiem, coś to za bardzo się tu nie chce połączyć. A w ten sposób... No nie wiem, coś mi tu nie idzie z tym. Wyburzę chyba sobie ten fragment. I spróbuję po prostu przeciągnąć tą kolejkę jakoś... Tu? Nie. Może ja to całe tu wyburzę. To nawet... Aha, nawet drogę sobie wyburzyłem. Trudno, drogę sobie naprawię. Teraz spróbuję jakoś tą kolejkę zrobić tutaj przez całe to, tak? Może sobie tu jedno jeszcze przedłużę. I chciałbym, żeby ona aż dotąd szła. O, w sumie tu się da. Tu się da, tylko że potem tutaj tego nie zrobię. Bo tutaj ładnie to przechodzi. A tu jakoś... było coś? Jakoś tu... Aha, dobra, z takim lekkim zakrętem. Czy wtedy to będę mógł tu podłączyć? No nie, teraz tego tu nie mogę znowu podłączyć. Więc to mi za bardzo tutaj... tak nie pasuje. Może ja po prostu wyburzę też tą drogę. Łatwiej się to pewnie bez drogi będzie robiło. I potem jakoś spróbujemy pod tym drogę pod tym dać. No coś takiego. Okej, coś takiego. I teraz od tego tutaj.
Tylko pewnie też tutaj muszę drogę w takim razie wyburzyć, żeby było łatwiej. I teraz stąd w to miejsce i do stacji. Dobra, pięknie. Mamy to. No właśnie, tylko ta droga się teraz nie mieści, więc drogę sobie zrobimy tutaj też krzywą. Tą drogę mam nadzieję, że będzie się dało połączyć, bo jednak ona tu jest dosyć ważna. Za dużo chyba tu tych kolumn jest. Chyba to się nie chce tutaj połączyć. I co teraz? Dobra, tak nie może być. Ta droga jednak tu musi być. Tego nie pominiemy. Więc dalej musimy kombinować, jakby ten przejazd tu zrobić. Chyba, że to nie jest aż tak tu potrzebne. Może po prostu tu jest ta droga i wtedy nie puszczamy tej kolejki już tędy, bo tu w sumie... No, chyba to nie jest aż tak potrzebne w tym miejscu. Mogę zostawić te tory, to może gdzieś one tu jeszcze kiedyś, chociaż nie, bo to jest ta autostrada. Dobra, pozbywamy się tego. Pozbywamy się tej kolejki z tego miejsca. To też mi nie jest potrzebne. I tu po prostu zrobimy sobie tylko tory na wprost i ona się tu już będzie z tym łączyć. Myślę, że tak będzie najlepiej. Okej, tutaj ładnie. No ciekawie by tu to szło tak obok tego szpitala, no ale skoro tam się nie da połączyć, to też nie będę na siłę tu jakoś próbował. No niby by się dało, no ale bez tej drogi, tak? Więc to sobie tu idzie, tutaj też w sumie zmieniło się teraz trochę, bo ta droga idzie na ukos i to tutaj się tak skręca. No, a ci co stąd będą, no to oni po prostu tędy przejadą, nie ma potrzeby tu pchać się w to miejsce. Więc teraz odbudujmy sobie tą stację tutaj, która stała i dobudujmy jakieś nowe. Dobra, czyli tutaj jest ta stacja, więc nie wiem, gdzieś ją tu może nie tak na zakręcie, może ja po prostu tu zrobię tą stację. Okej, widzę, że znowu się tu zepsuło, więc to będziemy sobie naprawiać potem. Tu bym też zrobił stację. Tutaj. I nie wiem, czy tu gdzieś jeszcze, czy tu raczej nie. Myślę, że... Chyba nie, tyle wystarczy. Tylko teraz muszę ponaprawiać znowu te wszystkie tory, bo oczywiście one mi się tutaj popsuły. Więc to podłączyć do tego. Chyba nie będzie to jakoś trudno, bo to na prostych odcinkach jest. Okej, ładnie. No troszkę może więcej bym tych stacji chciał, no ale gdzie? Tu to już za blisko by chyba było. Dobra, myślę, że tyle starczy. Wtedy całe to osiedle jest też obtoczone. Ci może nie mają za bardzo tego dostępu, no ale też jest to blisko, to, czy to jakimś autobusem, czy coś, mogą sobie podjechać. Tu obok szpitala to też chyba, no, autobusem można podjechać, poza tym tu jest stacja, to nie ma co jeszcze tu gdzieś stacji dawać. I tu ładnie też idzie naokoło tego osiedla. A kiedyś, no to tak jak mówiłem, możemy się zająć, żeby to szło sobie do tego miasta sąsiedniego. I to gdzieś wtedy może zrobimy jakieś połączenie, bo to stare się zepsuło. Dobra, więc na razie jeśli chodzi o kolejkę, to myślę, że to jest temat zakończony. I teraz widzę, że jest zapotrzebowanie na sklepy i na mieszkania, tylko te sklepy coś za bardzo nie chcą się budować. Może jeszcze tu dołożę jakiś tych stref w tym miejscu. Jest na to miejsce tutaj. Obok tego szpitala, więc niech oni mi to wypełnią, żeby to takiej pustki nie było. Tutaj, tak jak kiedyś mówiłem, chciałbym, żeby jakaś taka droga dwupasmowa szła. W tym miejscu na przykład. Żeby ona łączyła tą i tam gdzieś do tej. Okej, więc tutaj już będziemy mieli taki przejazd. I tutaj, albo tutaj, można by zrobić strefę handlową jeszcze. Tak, myślę, że w tym albo... Może przy tej autostradzie zrobię strefę handlową. Bo przy autostradzie no to też nie chciałbym za bardzo czegoś innego budować, więc tutaj taka droga równoległa do autostrady, tylko chciałbym też przy okazji zrobić tu jeszcze jakiś zjazd dodatkowy. Zjazd taki, nie wiem, czy to na bok jakoś. Tylko chwila, bo to jest chyba naziemny, tak? A to ma być z góry. Okej, czyli coś takiego i w tamtą stronę chyba za bardzo nie zrobię tego zjazdu, bo tu jest ta kolejka. Więc to chyba musi być zjazd tego typu, tylko znowu chyba zły wziąłem. Nie, dobry. Takie coś. To nie chce mi się to tu przyczepić. I takie coś mogłoby wtedy iść pod tą kolejką. No ale dobra, nie chce mi się tu jakoś... Dobra, kiedyś się tym zajmiemy, teraz może bardziej w tych okolicach zbuduję sobie tą strefę handlową jakąś. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, więc takie coś sobie oddzielimy. Tu możemy zrobić w ten sposób i to całe wypełnię po prostu strefami handlowymi
wysokiego zagęszczenia. Okej. No, coś takiego. Myślę, że to tutaj jak najbardziej zaraz powinna nam zredukować to zapotrzebowanie. Tylko im wodę tu podłączymy, żeby się budowali. Tu tą rurę możemy dalej. Dobra, niech tam sobie idzie do tych sąsiadów. Będą dwie rury do nich. Ajajaj. Dobra. Wyburzę tą rurę. I zbuduję jedną tu w takim razie i drugą tu, jakby tu coś kiedyś było. Dobra, zapiszę sobie tylko grę. Okej, mamy zapisane. No i dobra, więc te sklepy zaraz się powinny tutaj zacząć budować. A w tym miejscu można by dobudować troszkę mieszkań, na przykład tutaj, bo to już jest dalej od autostrady. Więc tutaj mamy taki ładny pas, w którym można by zbudować wieżowce. Tylko nie chciałbym tu może jakoś... Ile my tu mamy? Raz, dwa, trzy. Teoretycznie powinno się to ładnie... O, dobra, robi się ładnie. Już tak by te drogi się pomiędzy nie robiły. To byłoby jeszcze lepiej. Co ja robię? Bez takiego to sobie tu też zburzę, żeby to się mi zrobiło tak jak chcę, dokładnie. Tu i tu. Dobra, więc te sklepy tu będą miały od razu... To znaczy bardziej mieszkańcy będą mieli blisko do sklepów. No a sklepy będą miały mieszkańców i pracowników. Od razu tutaj przy sobie. Także myślę, że to zaraz się tutaj nam powinno zbudować. Możemy też ich zachęcić jakimś parkiem na przykład. Może nawet takim troszkę większym. Gdzieś, no nie wiem, tu może być przy skrzyżowaniu taki park. To będą mieli po drodze do sklepów czy coś. Trochę to krzywe. No ale dobra, dzieci jakieś już się bawią. Nie wiem skąd one przyszły. Chyba z tamtej części gdzieś. Bo tutaj raczej jeszcze nikt nie mieszka. Tu myślę, że taki przejazd się przyda. I w sumie tutaj też. Więc to tutaj ładnie połączone jest. Jeszcze tu mogę też przez to takie coś zrobić. No i pytanie, co z tą autostradą? No bo ja bym tu chciał mieć jednak taki zjazd. Chyba, że no nie wiem, takie coś tu postawię i to będzie potem się zmieniać w tą dwupasmówkę. Ale coś takiego wielkiego tu stawiać przy tej kolejce... To ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To by gdzieś tam dalej mogło być, ale tutaj to w sumie już tak krzywo jest. Zobaczymy, co tam będzie. Chyba aż taki zwykły zjazd? No nie. Najchętniej bym zrobił coś w tym stylu. Bo chciałbym mieć troszkę tych zjazdów z tej autostrady, żeby oni nie musieli tam gdzieś zjeżdżać z niej w innym miejscu, tylko żeby sobie już zjeżdżali tutaj, gdzie chcą. Tu, gdzie chcą wjechać, a nie, że zjeżdżają tu, a potem przez miasto się pchać jakoś do tych stref. No ewentualnie mamy tu zjazd, no to tu jakiś? Może ja zbuduję po prostu tej autostrady kawałek jeszcze. Niech ona sobie tutaj idzie. I może teraz łatwiej będzie, może coś tutaj nam się przyczepi do tego i będzie chciało zrobić. No ale coś nie widzę tego. O, tutaj. Tutaj można by wtedy to zrobić. Tu się nawet ładnie do tej drogi przyczepia, tu się przyczepi do tej. Więc taki zjazd, no dobra, no to zjazd będzie po prostu tu i tu. Więc troszkę może dalej niż chciałem, bo chciałem go gdzieś też tu dać. No ale dobra, to stąd sobie pojadą dalej, tu już mają od razu zjazd, no. Też nie ma tragedii. W ogóle tą autostradę też chciałbym gdzieś tu w lewo potem puścić. No, w lewo z tej strony. Tutaj do dołu, bo tam są dalsze miasta. Możemy sobie to w sumie zobaczyć. Bo tutaj normalnie to ta cała autostrada idzie tak prosto przez te miasta, ale jakbym chciał kiedyś tu budować miasto, potem tu, to ta autostrada, no wypadałoby, żeby ona tu już gdzieś skręciła w tą stronę. Skręciła w tą stronę i żeby jeszcze sobie na wprost szła. Więc jakieś takie skrzyżowanie można by tu zrobić. Takie. Dobra, weź mi tutaj nie to. Coś w tym stylu, tylko to może jakoś dalej. Powiedzmy, że tu. Okej. I teraz, jeśli to sobie tu połączymy... Połączymy to sobie, czy nie połączymy sobie tego? Nie mówcie, że sobie nie połączymy tego. Tu się łączy, a tu może muszę zburzyć tu kawałek, żeby troszkę tutaj mieli miejsca na to połączenie. Okej, dobra, ładnie się połączyło, a ta autostrada
może już sobie iść tu. Ile to kosztuje? 22 tysiące. Dobra, ja nie będę teraz tego budować, bo mamy za mało pieniędzy w mieście, a zarobki są minimalne. Także przepraszam wszystkich mieszkańców, ale podatki muszę podnieść. Na sklepy też sobie podniosę, potem najwyżej to jakoś poobniżamy. Dobra, zarobki są, bo jednak żeby to miasto się rozwijało, bo bez pieniędzy tak naprawdę nie będziemy mogli budować, jak nie będziemy mieć tutaj dużego przychodu. No bo jak jest mały przychód, to powoli to wszystko idzie, no i potem nie mamy pieniędzy, tak? Więc cały czas ta trasa tutaj zjedzie na dół, będzie tam sobie szła, ta sobie tam pójdzie kiedyś. I myślę, że to ładnie połączy nam tutaj cały ten region. Okej. Mieszkania i sklepy, tak? Dalej tego chcecie, więc przy samej autostradzie tradycyjnie może tutaj być takie coś na cztery kratki. Dużo sklepów, okej. A tutaj kawałek niżej mieszkania. I zaraz sobie zobaczymy, jak tutaj ze szkołami jest w tej okolicy. Czy one mają zasięg. Tu już widzę, że to nie będzie miało dojazdu, bo się tak przy parku buduje. Także to sobie zburzę. I to podłączę tutaj. Okej, i teraz pokażcie mi, czy na przykład jakiejś szkoły tu nie potrzebujecie. Można by gdzieś tu, tu na przykład. Okej, tu jest przystanek kolejki za chwilę, więc będzie jakiś transport. Postawimy sobie tu jeszcze jedną szkołę. Niech ona tutaj obejmuje to plus to, co tu kiedyś będzie. Tu widzę, że sobie kolejka ładnie jedzie. Może też jakiś uczniów wozi, jeśli ktoś chce, nie wiem, z tej okolicy chodzić do tej szkoły, a nie, tu, a nie do jakiejś swojej tutaj. W ogóle ile tych wiatraków tu jest. Mógłbym to w sumie tam połączyć. Niech tam ten wiatrak też daje prąd do miasta, nie tylko do tej pompy. Także niech sobie tutaj to tak idzie. I co? I czy wy dalej chcecie się budować? No chcecie się budować, ale się nie budujecie, więc ja tu was chyba za bardzo nie rozumiem. Może po prostu musimy poczekać. Środowisko ładnie, w ogóle wszystko mamy tak dobrze, oprócz takich rzeczy, na które ciężko wpłynąć. No jak tu wpłynąć na ruch? No próbowałem, robiłem kolejki, jakieś tam przystanki, no jest ciężko. Wartość gruntu, no to co, to jakimiś parkami chyba, czy czymś. W ogóle i tak ciężko, to ogólnie, no są wieżowce, no to wartość gruntu chyba nie jest zbyt wysoka. Nie jest źle tak naprawdę. W tamtym mieście to chyba miałem dużo tego czerwonego, a tutaj czerwone są tylko w niektórych miejscach, także no nie jest źle, naprawdę, więc wartość gruntu mamy tutaj piękną. Jak tutaj na przykład z tą kliniką? Czy wy byście tutaj nie chcieli jeszcze jakieś kliniki? Myślę, że w tym miejscu. W tym miejscu się przyda klinika. No dobra, niech sobie ona tu będzie, żeby ci mieszkańcy tutaj byli zdrowi. Chociaż i tak, jeśli chodzi o to zdrowie i tak dalej, to wszystko jest dobrze. Bezpieczeństwo. Nie no, straż pożarna, no nie wiem, można by tu jakąś postawić, taką małą. Niech to tu mają w pobliżu, policja. Policja myślę, że jest dobrze. Dobra, także miasto już robi się coraz piękniejsze. Walczymy tu z różnymi tymi problemami, no nie wiem, pewnie będzie trzeba jeszcze z tymi korkami troszkę powalczyć w kolejnych odcinkach. No, troszkę, ale tutaj widzę, że już ta droga przy brzegu się ładnie ten. Może jeszcze tutaj dalej ją kiedyś puścimy. Okej, no to miasto się pięknie rozwija, a co będzie z nim dalej, no to już w kolejnym odcinku. Także ja się z wami żegnam, do usłyszenia, do zobaczenia, czy co tam, no i cześć.